naszym kolejnym zestawieniu przyglądamy się kilku ciekawym inwestycjom w Kielcach. Zapraszamy na film. Kompleks Sky Trust, który powstaje na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Alei Solidarności, będzie składał się z budynków o 17 kondygnacjach, co nada miastu nowoczesny charakter. Inwestycje realizuje firma Trust Investment S.A., która ma na swoim koncie wiele prestiżowych projektów w całej Polsce. Sky Trust to wyjątkowy kompleks, który harmonijnie łączy różnorodne funkcje – mieszkalne, biurowe oraz usługowe. Przewiduje się, że ponad połowę powierzchni, 51%, zajmą lokale biurowe i usługowe, natomiast 49% będą stanowiły mieszkania. Taki układ ma na celu stworzenie dynamicznej przestrzeni miejskiej, która będzie tętnić życiem przez cały dzień. Parter budynków zostanie przeznaczony na lokale handlowe i usługowe, gdzie mieszkańcy będą mogli korzystać z różnorodnych sklepów, restauracji oraz usług codziennego użytku. Wyższe kondygnacje będą oferować nowoczesne, wysokiej klasy powierzchnie biurowe, które przyciągną zarówno lokalne firmy, jak i międzynarodowe korporacje. Od 5. piętra wzwyż zaplanowano przestronne mieszkania z widokiem na panoramę miasta. Dla komfortu mieszkańców i pracowników biur zaprojektowano osobne wejścia do części biurowej i mieszkalnej, co zapewni prywatność i wygodę. Obecnie trwa budowa pierwszego wieżowca, który będzie zawierał 124 mieszkania i 34 lokale usługowe. W części usługowej znajdzie się sklep spożywczy ogólnopolskiej sieci oraz nowoczesna siłownia. Mieszkania oferowane w Sky Trust będą miały metraże od 34 do 80 metrów kwadratowych, co pozwoli na dopasowanie oferty do różnorodnych potrzeb mieszkańców. Projekt architektoniczny Sky Trust został przygotowany przez renomowaną pracownię architektoniczną Detan, która jest znana z tworzenia funkcjonalnych i estetycznie atrakcyjnych budynków. Sky Trust ma szansę stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie Kielc, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i inwestorów. Dzielnica Kielczanka to nowoczesne osiedle powstające przy Alei Solidarności oraz ulicy Górnej, mające się składać z 5 budynków budowanych etapami. Pierwszy oferuje około 110 lokali mieszkalnych na 10 piętrach. Mieszkania występują w zróżnicowanych układach. Budynek wyposażony jest w cichobieżne windy. W części podziemnej zaprojektowany został garaż z nowoczesnym systemem parkowania oraz ze stacjami ładowania elektrycznego. Na dachu zaprojektowano panele fotowoltaiczne, co jest już coraz częstszym zabiegiem na nowych budowach. Teren nieruchomości zostanie ogrodzony oraz wyposażony w instalację domofonową i monitoring. Inwestycja powstaje tuż obok galerii Echo. Dzielnica Kielczanka budowana jest w miejscu o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, niedaleko znajdują się uczelnie wyższe, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, szkoły średnie i inne jednostki edukacyjne. Inwestorem jest firma Complex Bud Inwestycje. U zbiegu Alei Solidarności z Aleją Tysiąclecia Państwa Polskiego w miejsce dawnego salonu samochodowego powstaje blok mieszkalny Luxury Point. Gmach będzie zbudowany kaskadowo na 11 piętrach i zaoferuje 268 lokali mieszkalnych w metrażach od 25 do 120 metrów kwadratowych. W budynku znajdzie się zależnie od decyzji inwestora około 1000 metrów powierzchni usługowej. Za projekt odpowiada kielecka pracownia architektoniczna Terra Group. Luxury Point jest inwestycją spółki z Bilczy, Luxury Apartments. Apartamenty Wesoła 14 to niewielka inwestycja firmy Top Floor Investment, usytuowana w ścisłym centrum miasta. W nowoczesnym budynku zaprojektowano 8 mieszkań, w tym 2 dwupoziomowe, o zróżnicowanych metrażach od 30 do 86 metrów kwadratowych. Na parterze znajdzie się lokal usługowy o powierzchni 27 metrów kwadratowych oraz garaż zapewniający miejsca parkingowe dla mieszkańców. Za projekt odpowiada pracownia For Idea. Wzgórze Karsza to inwestycja zlokalizowana na terenie o powierzchni prawie 2,5 hektara między ulicami Ogrodową, Jana Pawła II i Krakowską. Projekt budowany niedaleko Stadionu Korony Kielce stworzy wielofunkcyjny kompleks o śródmiejskim charakterze, otwarty na mieszkańców. Inwestorem jest firma deweloperska Chałupka, a za projekt odpowiada pracownia architektoniczna Detan.
Apartamenty dostępne będą w dwóch 11-kondygnacyjnych wieżowcach z widokami na całe Kielce i Góry Świętokrzyskie lub w niższych budynkach z widokiem na centrum i park miejski. W ramach projektu rewitalizacją objęty zostanie 19-wieczny dworek Karsza, w którym od 1888 roku do 1890 roku mieszkał tu pracował malarz Jan Styka. Nowoczesna i minimalistyczna architektura ma stanowić stonowane tło dla historycznych budynków dworu i słodowni. Część elewacji jest wykonana z cegły, a niektóre apartamenty mają łukowe arkady, podkreślając poindustrialny charakter inwestycji. Dziękujemy za obejrzenie filmu, zachęcamy do subskrypcji i komentarzy. Poniższy tutorial pokaże Wam, jak dodawać zdjęcia inwestycji bezpośrednio ze smartfona. To bardzo łatwe. Inwestycje możecie zidentyfikować po lokalizacji lub nazwie. Najlepsze z Waszych zdjęć pokażemy w kolejnych filmach lub artykułach. Zacznijcie tworzyć społeczność InvestMap razem z nami. Jesteśmy największym w Polsce serwisem społecznościowym dla fanów inwestycji budowlanych. InvestMap odwiedza 400 tysięcy osób miesięcznie. Dołącz do nas. Nasza baza zawiera już kilka milionów zdjęć inwestycji z całej Polski. Umożliwiamy komentowanie każdej z nich. Merytoryczne, czy lakoniczne, pozytywne, czy negatywne, każdy może wyrazić swoje opinie pod warunkiem zachowania kultury. To Wy tworzycie naszą społeczność, której zdanie jest dla nas najważniejsze. Podzielcie się z nami zdjęciami z Waszych okolic, miast, miasteczek i wsi.